Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Tadeusz Musztu, trzecia część EKG. Witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu dr Andrzej Rędarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Krzysztof Warendruch, wiceprezes AZ Finanse, prezes Związku Firm Doradztwa Finansowego. Profesor Sebastian Buczek, Szkoła Główna Handlowa, prezes Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Quercus. Jeremi Mordasewicz, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. WIG20 zyskuje w tej chwili 0,43%. Na rynkach zachodnioeuropejskich także wzrosty, proszę Państwa. W Londynie 0,8%, w Frankfurcie 0,03% i w Paryżu już w tej chwili 1,12%. Powiem nieskromnie, że sesja ta jak na razie przebiega zgodnie z moimi dzisiejszymi porannymi oczekiwaniami, chociaż w Azji były bardzo, bardzo ostre spadki. Cóż z walutami w tej chwili się dzieje? Frank szwajcarski gdzieś mi zniknął i nie wiem, ile właściwie kosztuje, ale po tym, co dzisiaj napisał Newsweek, można się spodziewać, że frank szwajcarski powinien tanić na pierwszej stronie w Newsweeku. Frank po 4 złote. Proszę Państwa, a w środku nawet prognozy, że na koniec roku powinien kosztować 5 zł, aczkolwiek są takie, które pokazują franka na poziomie w okolicach 3 złotych, czyli to nie jest tak źle, jakby wynikało na przykład z prognozy, że frank będzie kosztował na koniec roku 5 złotych. Jesteśmy przy części zdziwieniowej, proszę bardzo. Kto pierwszy, ale zanim ten ktoś pierwszy się odezwie, to jeszcze powiem, ile w tej chwili kosztuje frank szwajcarski. 3,69, drożeje o 0,24%. 3,69 wobec 3,74 zł dzisiaj jeszcze rano. EKG. Proszę bardzo. Dwa kąski przygotowałem. Dwa kąski, to proszę zacząć od trzeciego kąska. Pierwszy przykład Jeremi Mordasewicz. Zacofania administracji publicznej. Wyobraźcie sobie Państwo, że pracodawcy mają obowiązek przechowywania akt pracownika 50 lat od zakończenia jego pracy i to w dodatku w formie papierowej. Próbujemy wywalczyć z Ministerstwem Pracy, żeby ten absurd znieść, bo pracownik już dawno nie żyje. A my wynajmujemy hale magazynowe, żeby te dokumenty przechowywać i prosimy, żeby można było to przechowywać w formie elektronicznej przy odpowiednich zabezpieczeniach. Nic, rozbijamy się głową o mur. A czyli druga musi kwestia, być papierowe. Musi być papierowe, musi być przez 50 lat. Proszę Państwa, my nie wiemy o tym, że nasze akta są przechowywane często kilkanaście, kilkadziesiąt lat po naszej śmierci. No po co to? Wie pan, po co? Po co? Proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie, po co, proszę pana? A po to, żeby na przykład, kiedy pański syn albo pański wnuk znajdzie się w polityce, żeby można było sięgnąć do dokumentu, a kto to był Jeremi Mordasewicz? On tam był w tej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, proszę nie, pana. Ale mówiąc poważnie, na przykład ja myślałem o kwestiach emerytalnych. Nasza kariera zawodowa musi być ściśle opisywana, żebyśmy dostali właściwą emeryturę. Tak. Ale to jest gromadzone w systemach informatycznych, w ZUS-ie. Pracodawca przekazuje następnemu. Jednym słowem, nie ma uzasadnienia do takiego absurdu. Natomiast Ministerstwo Pracy kurczowo się trzyma dotychczasowych rozwiązań, twierdząc, że ryzyko odejścia od formy papierowej i ryzyko skrócenia czasu jest nadmierne. No, nie jest to wykluczone. Może coś wiedzą takie, więcej. Może wiedzą coś więcej. Bo to trzeba by na paru twardych dyskach archiwizować, prawda? Żeby było zabezpieczenie. To nie może być tylko na jednym twardym dysku. Ale to można zrobić. No, można zrobić. Co prawda, papier też się pali czasami, nie? No, właśnie. I to jak? EKG. A ten drugi smaczek to na później, tak? A ten drugi smaczek to jest natury ogólniejszej i sądzę, że warto, żeby wszyscy Polacy zdawali sobie z tego sprawę. Jeremi Mordasewicz wciąż. Badania, które przeprowadziło jedno z towarzystw ubezpieczeniowych, wykazało, że 95% Polaków uważa się za osoby odpowiedzialne. 2% Polaków uważa się za osoby nieodpowiedzialne. 3% nie wie, czy są odpowiedzialni, ale jednocześnie. No właśnie. Ci Polacy przyznają się do kompletnego braku oszczędności, nieuczestniczenia w wyborach i organizacjach społecznych, nieterminowego płacenia rachunków i spłacania pożyczek. Proszę zwrócić uwagę, że mamy takie zjawiska jak wypadki na drogach.
przodujemy w Europie pod tym względem. Nadużywanie alkoholu. Zbyt mało czasu poświęcamy na wychowanie dzieci, ale to nie przeszkadza Polakom. 95% Polakom... Wierzyć w siebie. Właśnie. Uważać się za osobę odpowiedzialną. Panie, no, gratulujemy. To jest kwestia definicji, co się uważa za bycie odpowiedzialnym, Pan prawda? Pan prezes poczuł się dotknięty. Oczywiście, bo ja w tych 3% jestem. Tych nieodpowiedzialnych. Nie. Tych, co nie wiedzą. Tych, co nie wiedzą, bo muszę najpierw znać definicję, co to znaczy odpowiedzialny. To jest bardzo intuicyjne pojęcie, prawda? Nie jeżdżę jak wariat na drodze. Czy płacę swoje rachunki? Czy gromadzę oszczędności? No oczywiście. No tak. Czy wierzę w polityków? No tylko to znaczy, wyłącznie. Czy wierzę, tylko nie trzeba wierzyć, jak jest odpowiedzialny człowiekiem. EKG. Sebastian Buczek. Ostatnio z kilkoma osobami rozmawiałem, które były na wakacjach w Grecji. Korzystają z tego, że kraj jest w kryzysie. No i faktycznie potwierdzają, że jest taniej. Ale jest taniej dlatego też, że jak na przykład chciały płacić w sklepie za jakiś przedmiot 15 euro, to dostały rachunek, ale na 7. Albo opuszczając hotel, otrzymały propozycję od osoby, która jest tam w recepcji, że przy płatności gotówką można podzielić się podatkiem po połowie. Nie, także potwierdzam, w Grecji jest taniej w tej chwili. Tak, jest, i oni są na dobrej drodze. Czyli jest pobór podatków, tylko taki wcześniejszy. Są na dobrej drodze, jak zwykle. Tak. Tu niestety wróciłbym do smutnej konkluzji, że nie wierzę w to, że Grecja wyjdzie z tego kryzysu, w którym jest, mając euro w tej chwili. EKG. Andrzej Rendalski. To ciekawe, jeszcze wracam tutaj do pana profesora. To ciekawe, bo wie pan, myślę, że gdyby te drachmę przywrócić w tej chwili, to też byłoby dzielenie się podatkiem w hotelach i myślę, że to by nie zlikwidowało tych zjawisk negatywnych. Natomiast chciałem powiedzieć, bo ostatnio się ukazało kilka publikacji dotyczących, no krótko mówiąc, takich włamań internetowych, czyli tej przestępczości internetowej. Nie wyobrażałem sobie, że skala tego to jest 60 miliardów dolarów w skali globalnej. Tak się szacuje straty firm wynikające z działalności przestępczej w internecie. I w jednym z tych artykułów w Rzeczpospolitej ja chciałem jedno zacytować. Mianowicie, specjaliści od zabezpieczeń w firmie Kaspersky Lab wyliczyli, że informacje o przeciętnym użytkowniku internetu, który ma na koncie około 5 tysięcy złotych, dwa adresy e-mail, dwie karty płatniczą i kredytową, korzysta z komunikatorów i serwisów społecznościowych, są warte około 1200 złotych. Czyli już nawet są wycenione korzyści z tego płynące. No i oczywiście myślę, że ten biznes dalej się będzie rozwijał, mimo tego, że zabezpieczenia są coraz lepsze. I druga uwaga, ostrzeżenie dla użytkowników sprzętu, na którym przeczytałem, który sam wykorzystuje, czyli nie, Maców i iPadów i iPhone'ów. No, zgodnie z tym, co przeczytałem, nie jestem specjalistą, tam zabezpieczenia są szczególnie słabe i ze względu na to, że to są urządzenia, które przy pomocy których, nie wiem, komunikujemy się z bankiem, prawda, właśnie ze społecznościowymi portalami. Z tego powodu jesteśmy szczególnie odkryci i podatni na ataki tego typu właśnie hakerów. EKG. Krzysztof Barenbruch. W dużej mierze część komentatorów twierdzi, że wszystko, co jest złe na rynku finansowym, jest związane z sytuacją w Stanach Zjednoczonych i to, że wiarygodność waluty amerykańskich obligacji jest tak zła. A jednocześnie, o paradoksie, pierwszy raz w historii dochodzi do takiej sytuacji, że część banków amerykańskich pobiera opłatę za trzymanie u nich depozytów. Otóż dotyczy to całe szczęście tylko tych dużych kwot, powyżej 50 milionów dolarów, ale wprowadzono takie zapisy w umowach i ta opłata wynosi 0,13%, jak rozumiem, w skali roku, ale żeby trzymać pieniądze w płynnym depozycie, już się dopłaca w Stanach Zjednoczonych. Hmm.
EKG. Chcecie w drugiej rundzie? Czy coś mam powiedzieć? Koniec za miliony, proszę państwa. Licytujący z telefonami przy uchu konsultowali się z szefami i podbijali cenę. Za placenzę nabywca z USA zapłacił wczoraj prawie 2 miliony 475 tysięcy euro, dokładnie prawie 2 miliony złotych. To w Janowie Podlaskim na Lubelszczyźnie przyjechali biznesmeni, celebryci z całego świata, licytowali koniki przez 3 dni, podziwiali najpiękniejsze araby z polskich stadnin. Co roku głównym punktem imprezy jest aukcja, oczywiście Pride of Poland. No i co tam było? W tej aukcji wystawiono 30 najpiękniejszych koni. To mnie wcale nie dziwi. No, to najpiękniejsze, nieprawda? Konie najpiękniejsze i że dużo pieniędzy. Ale teraz zaciekawiło mnie, jak ocenia się, prawda, konie, na jakiej podstawie. Kupujący przy ocenie konia zwracają uwagę na kilka rzeczy. Pięknie wygięta łabędzia szyja, smukły łeb i wielkie czarne oczy. Nie bez znaczenia jest też rodowód, ale nie bez znaczenia jest też znaczy rodowód. Na samym końcu ta pięknie wygięta łabędzia szyja, smukły łeb. Także taka ocena. No bardzo, bardzo sympatyczne. EKG. Proszę bardzo, druga runda. Kto chętny? No, taka też jest ciekawa informacja. Porównano Hey Group, taka think tank, zarobki dyrektorów i w stosunku do młodszych specjalistów, no czyli jakichś tam już ludzi wyedukowanych. I otóż w Polsce no, największe rozwarstwienie jest na Ukrainie, gdzie te zarobki dyrektorskie są ponad 11-krotnie większe niż właśnie młodszego specjalisty. W Niemczech 2,7 tylko, czyli widać, że w Polsce 8,5 raza, czyli widać, że jeszcze trochę się plasujemy w grupie tych krajów takich podsocjalistycznych, ale, gdzie tradycyjnie to ciekawe było, gdybyśmy porównali do sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Proszę bardzo, w Stanach Zjednoczonych 3,7. To zaskakujące. Tak, to są... EKG. No 3,7 to, proszę państwa, to nie tak dużo. No u nas ta rozpiętość jest jeszcze wciąż bardzo duża. Rozmawialiśmy o szarej strefie i sporo jest, w ogóle ponad 50 mam głosów na Facebooku. Dziękuję państwu bardzo. Michał MK. Gdyby nie obecna szara strefa, to ludzie wyszliby na ulicę jak w Hiszpanii. To już byłoby dla nich piekło. Brak możliwości pracy legalnej i nielegalnej. Grzegorz Żak. Przychodzi serwisant AGD, naprawia i pyta na koniec, z fakturą czy bez? Z fakturą naturalnie. To będzie plus 22%. Niech będzie bez faktury. No tak, plus Waldemar Bocheński dodaje, Grzegorz, plus 23%. Brak uczestnictwa w wyborach stanowi najwyższy stopień odpowiedzialności, a to a propos odpowiedzialności. A teraz jeszcze w sprawie tej szarej strefy. Marek Wysmułek, ale gdybyś mógł odpisać sobie od podatku, to dla ciebie byłoby to naturalne, a szara strefa zniknie. No i ma rację, bo to jest ta droga, którą iść. I ma rację pan Marek Wysmułek. I Grzegorz Marchel jeszcze. Albo rezygnujemy z podatków, ale dla wszystkich, albo nie rezygnujmy i wtedy niech płacą wszyscy. Przy powszechności płacenia podatków mogą być zdecydowanie niższe. Z całym szacunkiem. I też tak. No, tak. Wiemy o tym, jakie podatki jest łatwiej ściągać, jakie jest łatwiej kontrolować. Nie korzystamy z takich instrumentów. Podatkiem we wszystkich cywilizowanych krajach Jerzy jest podatek od wartości nieruchomości. Ja wiem, że to spienia słuchaczy, którzy mówią, dlaczego miałbym płacić? Od swojego. Nie. Katastralny podatek. Znaczy, tak, to jest podatek od wartości nieruchomości. Znaczy, ten podatek jest łatwo ściągać, łatwo kontrolować. Nawet gangsterów można obciążyć takim podatkiem. Zwiększając wpływy z tego podatku, można zmniejszyć obciążenie pracy i wtedy zmniejszy się szara strefa. Problem polega na tym, że w Polsce w ogóle nie można rozmawiać od podatku wartości nieruchomości, bo ludzie się tak panicznie go boją. Politycy również. I teraz proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj człowiek, który ma fantastyczną infrastrukturę, mieszka w centrum miasta,
ma wszystko. Ma metro, ma szkoły, ma szpitale, ma oświetlone ulice. Płaci taki sam podatek jak ktoś, kto mieszka na przedmieściach po dziurawej drodze i to bitej do siebie podjeżdża. Nie ma kanalizacji, nie ma... Nie no, przecież to jest absurd. A jednocześnie, ilekroć próbujemy rozmawiać na przykład z ministrami finansów, to po prostu widzę w ich oczach lęk. Podatek od wartości nieruchomości jest nie do ruszenia. Jeżeli chcemy zmniejszyć szarą strefę, to zmniejszmy podatek od pracy, a część dochodów bierzmy z podatku od wartości nieruchomości. Mam nadzieję, że wychodzenie z ewentualnego kryzysu nie będzie polegało na wprowadzaniu nowych podatków, tylko będzie głównie związane z tym, że tak, państwo po prostu zmienią, państwa zmienią zasady funkcjonowania i będą bardziej oszczędne. Dziękuję bardzo. To wszystko w naszej dzisiejszej audycji, której gośćmi byli Andrzej Rędalski, Krzysztof Barenbruch, Sebastian Buczek, Jeremi Mordasewicz. Ja się nazywam Tadeusz Morz. Dziękuję państwu bardzo. Dziękujemy. Za uwagę.